Hej kochani, z tej strony Martyna, witam was bardzo serdecznie. Oj, tutaj ktoś wali wstecznego. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Star Stable Aktualizacji. Dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowo szybko nagrałam tą aktualizację, bo wyjątkowo szybko wróciłam do domu, ale nie przyzwyczajajcie się do tego, bo tak nie będzie zawsze, niestety. No i ogólnie tak, wchodzę sobie już na stronę. Ogólnie aktualizacja weszła bardzo, bardzo szybko i jeżeli ona faktycznie dotyczy tylko i wyłącznie umiejętności lążowania, no to nie wiem, czy jest sens wam to pokazywać, bo to pewnie wszędzie wygląda tak samo. Aha, lążowanie po raz drugi. Na farmie Steve'a, Rancho Starshine i Baronowa. I to tyle! Serio, to tylko tyle? I pewnie się w ogóle nie różni. Ogólnie chciałabym was poinformować, sobie zobaczymy. Chciałabym was poinformować, że jeżeli jesteście fanami Chronic Star Stable, to właśnie wczoraj wleciał na mój kanał odcinek, drugi part tak naprawdę, opisywania historii gry od początku do końca, tym razem od momentu ratowania Lindy do poznania się z czarownicą Pi. O dziwo, jest jakaś tam odległość pomiędzy jednym a drugim. Słuchajcie, gdzie ja bym chciała jechać? Ten tor nawet. Jest te. O, dobra, lecimy. No i zapraszam was, po prostu was zapraszam. Poprzedni film fajnie poleciał, fajnie go YouTube promował, nie wiem czemu tego nowego nie promuje. Jakby mogłabym rzucać te filmy co tydzień, albo jakby wiecie, częściej po prostu i może YouTube trochę inaczej by to traktował, ale przyznam wam się szczerze, że ja mam też inne serie, które chciałabym, żeby były na YouTubie, plus no, na zrobienie takiego odcinka potrzebuję więcej czasu, żeby po prostu go ogarnąć. Tylko pytanie, aha, to z tobą nie mogę tego zrobić, a z kim w ogóle mogę? Widzę, że tor wyścigowy Baronowej tam był faktycznie uwzględniony, ale z kim ja to mogę w ogóle zrobić? Jakby, bo no pewnie niczym się to nie różni, umówmy się. Nic mi się tu nie wyświetla w ogóle, nie wiem też dlaczego. Czy ja może źle? O, no dobra. I to ta sama typiarka nawet chyba jest. No to ta sama. To bez sensu. To nie, słuchajcie, to sobie odpuścimy. Nie będziemy tego robić. Ja w ogóle nagrałam ledwo 2 minuty, ale co wam mogę powiedzieć? No jak mamy robić x razy to samo? Największy plus tego jest faktycznie taki, że to daje dużo tych... tych statystyk. Zobaczę w sumie, skoro mam teraz okazję, na komentarze pod waszym, pod moim ostatnim filmem na temat tego lążowania, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, co wy żeście w ogóle na ten temat gadali i jakie było wasze zdanie, bo w sumie wy lepiej się znacie ode mnie. O Jezu, S to było do tyłu czy W? W chyba. O nie! Wstęp znowu! Boże, to jakiś inny poziom trudności chyba, żebym zaliczyła. Dobra, i teraz tak, powinnam zwolnić. Patrzę, co żeście napisali. No, halo, nie trafiłam? Ej, faktycznie ta perspektywa jest trochę irytująca. Dobra, idź, idź. Do tyłu, a to W, do tyłu to jest W. W, no. Boże, bo to trzeba klikać. Jestem przyzwyczajona do takiego, wiecie, naciskania, w sensie, że raz i jedzie, no nie? Kus, 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 a... No, mógłbyś prosto jechać po tej linii. O, galop, dobra. W ta strona, w ta. Tu, 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 tu. I galop. To chyba to, co? O. Jeee. I teraz tu. Z tego, co piszecie, to w sumie tylko na szybszym jest to trochę irytujące. Faktycznie są rzeczy, które są... O Jezu, bo ja klikam dwie rzeczy naraz, nie? Są faktycznie jakieś tutaj rzeczy, które mogą się wydawać Boże, czy ja to robię od początku wtedy? Są rzeczy, które są irytujące, kiedy trzeba przyspieszyć. Mam wrażenie, że ja sama nie nadążam za tym, co ja robię, a to przecież robię ja, więc... A czemu on sam przyspieszył? Ej, on sam przyspieszył, ja nic nie kliknęłam, nie? Hit jakiś. On sam przyspieszył, a ja nawet... Ja, słuchajcie, ja teraz ja klikam, nie trzymam w ogóle klawiatury, nie dotykam jej. No był kus, no to muszę teraz zwolnić, tak? To jest wstęp, prawda? Jakby jestem za głupia na to, czy co? No, o co chodzi? Dobra, tutaj. I oj. O, to jest chyba za szybkie. Dobra, kus. Tup, 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 tup. Ja się zastanawiam, czy mu energia schodzi, czy o co w ogóle kaman tutaj, że on się tak zachowuje dziwnie. Oj, teraz do tyłu. W sumie do mnie i stęp. On mi normalnie przyspieszył, słuchajcie. Ja muszę go pilnować teraz, bo
Przeskoczył mi sam. O, udało się. O my god, Boże, jakie to było ciężkie. Niesamowite zadanie. Ale w sumie to to samo. No i lepiej niż mi. No i dupa, nie punkty. A nie, dobra, poziom konia mamy. No cóż, kochani, to teraz co wam mogę dzisiaj pokazać. Beznadziejna aktualizacja, wstawienie tego samego, tylko w innym miejscu. Uhu, zajebiście. Grajcie w Star Stable Online. Powodzenia.